Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim kojarzone jest z samochodami i mechaniką. Ostrowczanie te szkoły znają jako popularną samochodówkę i mogłoby się wydawać, że chodzą do niej tylko panowie. Nic bardziej mylnego, bo od lat szkoła uczy również fryzjerów i fryzjerki. Zajęcia są na pracowni fryzjerskiej, zajęcia są również w szkole, tematyczne, ponieważ omawiamy historię stylizacji, więc omawiamy każdą epokę po kolei. Stąd też dziewczyny są bardzo dobrze przygotowane, zarówno z fryzurą, z makijażem i ubiorem, bo o tym się mówi i tak się poznaje historię. Moda to styl, a ten na przestrzeni lat zmienia się. Dotyczy to również fryzur. Włosy wtedy były bardzo podkręcone, no i zakrywane, bo przez kapelusze. No i sukienka bardziej taka pod, jakby to powiedzieć, linia jest bardziej pod biustem. Moja fryzura została stworzona przynajmniej praktycznie z moich włosów. Tutaj jednak tylko są wypełniacze, żeby to jednak trochę podnieść. Koleżanka je właśnie wymodelowała do góry i podpięła. Okazją do stworzenia fryzur, makijażu oraz stroju, które modne były w starożytności, baroku czy latach 50. XX wieku, był konkurs Niesamowite fryzury kobiet na przestrzeni lat. Chcemy jak najbardziej przybliżyć epoki, przybliżyć przede wszystkim historię zarówno fryzjerstwa, stylizacji, jak i no, przenieść się w przeszłość, pokazać to co było, to co będzie i to co jest, bo wbrew pozorom ciągle korzystamy z tego, co kiedyś było modne. Patrycja i Agata wzorowały się na królowej starożytnego Egiptu, Kleopatrze. Bogato zdobione, włosy są zrobione w takim stylu a la dready, które były w tamtej epoce modne, jest dużo dodatków, są długie togi, które były w tamtym okresie modne. Warkocze tak zajęły koło godziny, ten makijaż też w międzyczasie wszystko było robione, więc tak do 2 godzin tak. Karolina i jej koleżanka przedstawiały lata 40. XX wieku. Ich inspiracją była amerykańska ikona Marilyn Monroe. Lata 40. są dalej na topie. Dużo osób, od kobiet ubiera się w ten sposób. To są właśnie głównie kropki, style marynarskie, jakieś czapki marynarskie. Bandamki, które są do teraz bardzo modne. Konkurs składał się z 3 etapów. Tym pierwszym było oczywiście przygotowanie odpowiedniego stroju, makijażu i fryzury. To będzie prezentacja postaci, którą uczennice przygotowały. Będą tutaj zadawane przez jury pytania, na które uczniowie będą musieli odpowiedzieć i to jest odnośnie epoki, którą prezentują podczas swojej prezentacji. I trzeci etap, tutaj będą odgadywać obrazy i będą przypisywać epoki do poszczególnych obrazów. Szkoły zawodowe, teraz określane jako branżowe, uzupełniają na rynku pracy przede wszystkim zawody niszowe. Konkurs fryzur, który został zorganizowany w samochodówce, pokazuje, że przyszłość tego zawodu ma się dobrze.